Siema, siema, witajcie już po raz trzeci nagrywania tego filmu. Film o prezentacji USA C355, 60 i w ogóle jestem na Cornelix. Ja się tak trochę tak zepsułem. Dobra, tutaj jest kolor obręczy, nie wiem, na przykład jest czerwony, jest żółty. Oczywiście pewnie każdy zostanie przy tych kolorach mniej więcej takich. Bo chyba nikt nie będzie chciał mieć żółtych, albo nie wiem, gównianych. Bo nawet jest kurde kolor gówna, także no... Aha, też żółty. Czyli jak ktoś ma sraczkę, to no, nie polecam. Tutaj kolor oczywiście maski, błotników i w ogóle, no to... No tutaj podstawowe żółte, czerwone, no takie wszystkie kolory, które raczej każdy wybierze oprócz chyba niebieskiego. Chociaż niebieskie też się zdarzają, my sobie zostawimy podstawowe. Kolor silnika, no to tutaj naprawdę kolory silnika są zwyczajne, podstawowe, także każdy raczej może sobie wybrać, jakie chcemy, sobie wybierzemy szare. Kabina, puszka KB335, nie wiem, o co tutaj chodzi, że wszystkim się to tak podoba. Mnie to jakoś mi się ta kabina jakoś nie podoba, jeżeli chodzi o wygląd. Puszka jest słaba, ale no... nawet w miarę wygląda. Kunow, Sokółka 1, Sokół Lubsko, czeska HMT, Koja, Sokółka 2, Naglak 2. Haha, Tupsko, fajna przeróbka. Dobra, my sobie zostawimy przy Sokółce 1. Koła, jeżeli chodzi o przednie koła, no to R18, R16. R16 takie dwa, czyli tutaj, o, proszę bardzo, coś takiego, że po prostu nie ma tych takich tych szerokie. No i my sobie zostawimy R18, ustawienia Q. 60, jakaś tam inna, 55, 40. Nie, na pewno nie. Wąskie opony. Zwykłe. No my sobie zostawimy od 60. I to jeszcze jest jakiś taki dziwny, nie wiem o co tu chodzi. Wzór z tyłu. Trójkąt sam. Belka. Trójkąt i belka. Niby jakaś klatka, której nigdy nie widziałem. Na razie jeszcze się nie spotkałem. Klapacze i trójkąt. Belka. No i belka, trójkąt i klapacze i ta jeszcze. Te klatki później. My sobie zostawimy tutaj, zostaniemy sobie przy ustawieniu chlapacze i trójkąt. Tutaj jest konfiguracja silnika. 55, 1, 2, czyli z takimi białymi. Ona niestety nie może odjąć, tylko fajnie by było. Tutaj 55, MK, 1, 2, to się też niczym nie różni, tylko jedyne. Czym się różni 50? Piątka MK od 55 tym zwykłej. Tym, że tu jest bąk, jak zmieniamy na MK, to po pierwsze zmienia się tam siedzenie i zmienia się też filtr, także no. Tutaj dwójeczka to też nie to, po prostu tylko to. 60 to jest taka niby inna wersja, która po prostu jest zwyczajna, tylko że ma inny komin i ma TP. Mi się ogólnie nie podoba. Taka z białymi naklejkami. No to mi się nie podoba. Zwykła. Taka chyba jedna z fajnych. I taka ten, z naklejkami. Ja w ogóle nie lubię takich dużych pasków. Ja bym wolał, żeby była oddzielona, ale to autora. Już do autora to. A my sobie zostawimy coś takiego. Kontrola ładowacza. Tak lub nie. Obciążniki. No to 6, 5, 4, 3, 2, 1. No to my sobie oczywiście zostawimy szósteczkę albo zero w ogóle. Tutaj wiadomo, jeżeli jeszcze zapomniałem powiedzieć, co się zmienia przy tych wszystkich 55 i ten, no to ta klatka tutaj. Mi się wydaje ta najładniejsza, tak samo. To co, kupujemy sobie teraz to. Teraz jeszcze skonfigurujemy taką sturę, no to sobie tutaj weźmiemy oczywiście jakąś inną, fajniejszą kabinkę. To my sobie tutaj weźmiemy, o, sturę sobie zrobimy 60 rajota z serii ten. To sobie zrobimy coś takiego, coś takiego, poczekajcie, ustawienia kół to takie, takie, z, nie, ona miała takie tam, coś takiego,
trójkąt, no to to już sobie zostawimy, tam jeszcze nie wpatrzyłem w te szczegóły. Tutaj 60, coś takiego. Konsola ładowacza, tak. I obciążnik, tyle. Dobra, czy coś jeszcze tutaj jest? No nic więcej. Dobra, no teraz przejdźmy sobie do trzypeku. Jeżeli chodzi o trzypeki, to kolory coś takiego, my sobie zostawimy też taki. Kolorki to ten korpusa, to sobie zostawimy, w ogóle ich jest trochę mniej. Tutaj to też sobie zostawimy, chociaż nie, no to sobie zostawimy. Dobra, kabina. Puszka, ten, to wszystko są te same co od 60. Po prostu przejadę. No i tak z ten, no my sobie weźmiemy tutaj czeską NT. Są tylko R16, tylko że tam są zmieniane, szerokie ten. My sobie zostawimy zwykłe. Ustawienia ku takie i takie. No tak jak u 60, także po prostu wszystko to samo. Wzór. Też taki sam, oczywiście tyle. Trójkąt, belka, klatka, klapacze. Ten. My sobie zostawimy o coś takiego, bo potem już wiadomo, nic nie ma. Trzypek może być. Trzypek może być jeden, czyli taki zwyczajny, z ładniejszą klatką. Taki ze zwykłymi też tymi, ale z tą brzydką klatką, ale nie ma tych. Ładna kratka, ale też coś to te. Tutaj już są naklejeczki z brzydką kratką, jeszcze z tymi, to są naprawdę obrzydliwe. Tu jest tak sam, tylko są po prostu naklejeczki. Po prostu to wszystko to samo. Tutaj jest stary wzór, to my sobie zostawimy to. Ten. Obciążniki, no to tak samo, tylko wiadomo, 6 ten, tam może pojedynczo. Konsola ładowacza, tak lub nie, to sobie potem sobie kierujemy jeszcze z konsolą ładowacza, no to kupujemy coś takiego. Kornel, co ty się tak nie odzywasz tam? Co? No nie odzywasz się wcale, hehe. Do tura skonfigurujemy sobie coś takiego czerwone i lubsko, chociaż nie, to lubsko nie pasuje, to skonfigurujemy sobie sobie, no dobra, dubsko, skonfigurujemy sobie znowu Riota, także coś takiego, obciążniki, opon, coś takiego, tak, no, 60, na co mam kupować? To co coś to jest takiego jak Riota, identyczna, także znowu to fano. Nie starą zgniłą, tylko nie starą zgniłą. Nie wiem, trzypek jest 89, a 60 jest 70 chyba 6 czy coś takiego. Dobra, tutaj już widzicie jakieś maszyny. To są właśnie na test siły. Tutaj jeszcze taka duża przyczepa, to będzie tylko pusta oczywiście, bo jakby nie uciągnął. To jest tego jestem pewien. No to co, zaczniemy sobie tutaj od 60. Oczywiście, jeżeli chcecie tutaj otwierać sobie daszek, jeżeli chodzi o komputer, daszek, te drzwi i w ogóle szybko tylną, no to oczywiście musicie mieć panel IC, ale jak widzicie to się wszystko ładnie otwiera. Drugiej drzwi nie ma, także no. To co, odpalimy ją sobie. Tylko czekajcie, włączę głos. To sobie zaraz posłuchajcie. Muszę włączyć głos człowieku, bo to jest prezentacja, także wiesz. 10% oczywiście. Tutaj wszystko ładnie chodzi. Także widać. Tutaj właśnie jeszcze tam. Dobra, dźwięków sobie już posłuchaliście, bo ja tutaj gadam z kolegą, także no po prostu te dźwięki nie mogą być włączone. Tutaj widzicie, że też się rusza, że jak ten, no to tutaj podskakuje to wszystko, to się kontrolki zapalają. No niestety błąd, że komin się rusza i zegar się rusza, a w trzypaku już tak nie jest, także no. Jeżeli chodzi o 60 z turem, no to wiadomo, nie tutaj, nie tej. W jakim bagu? To wiem, trzęsie się komin. No bo to jest bug jakiś. Dobra, przejdziemy sobie do drugiej 60. To już nie będę włączał głosu, bo już wiecie jak to wszystko chodzi.
Tutaj, sorry, mała wpadka, ale wydaje mi się ona niezauważalna. No dobra, no to dalej przechodzimy do filmu. Odpalamy. Wiadomo, jak wszystko samo chodzi, ten zegar, no niestety on potem tak chodzi po pierwszym odpaleniu. Wszystko tak samo, tylko że panel IC inny, bo tutaj się dwie kamienki otwierają. Daszek. I z tyłu szyba. To my sobie zostawimy tylko daszek otwarty. Ten. Daszek otwarty ładnie wygląda, a w ogóle wyleczenie z otwartym dachem. Przejdźmy sobie teraz do trzepaka, także znowu włączę dźwięki wam. Dźwięki na pewno słyszeliście, a znowu oczywiście wyciszę. A tutaj akurat jak się zgasi, to rzeczywiście no tylko leciutko ten zegarek chodzi, bo też się część kmin. Komin znaczy, Boże, kmin powiedziałem. Dobra, jeszcze tutaj wsiądziemy do 60, wam też pokażę te dźwięki. Też wam pokażę te dźwięki, tylko oczywiście na jeździe, tak jak rozumiem to wcześniej. Dobra, dźwięki oczywiście tutaj słyszeliście, moim zdaniem, także no. Przejdźmy sobie do 3P-ka tutaj to z sturem. A, jeszcze tam nie zapomniałem pokazać pana Lysy, no to jest wiadomo, dupsko, jak to Kornel mówi. To jest ta sama filozofia, co dosłownie w tej kabince Sokółka. Też tak się wszystko samo otwiera, tylko że po prostu ta jest szara i ma troszeczkę inny wygląd. Dobra, wejdźmy teraz jeszcze do tego 3P-ka z czeską, bo tutaj drzwi się trochę inaczej oczywiście otwierają w czeskiej, to wiadomo. Te drzwi się otwierają, o coś tutaj. Tutaj szyba też się otwiera. Czekaj, czy tu się świeci kontrola? Nic się nie dzieje. Dobra, jeżeli chodzi o to, to teraz czas na test siły, na który chyba... Test siły, na który chyba każdy czeka. No dobra, no to najpierw zaczniemy sobie ze 60. I zobaczymy, czy podniesie pług trójkę i czy ładnie nie będzie orać. Jeśli nie mam żadnego pola, ale tutaj i tak to wiadomo, będzie działać. I trochę nierealistycznie wyglądało, także to nie jest film na pewno dla realistów. Co? 60 sobie tutaj widzę podniosła ładnie go. Czy będzie ładnie orać? No. Lepiej niż 3P sobie to radzi, na pewno. 3P już testowałem z takim pługiem. Ale też nie jest najlepiej, przynajmniej tak bardzo nie skacze. Czyli 3P jednak ma faktycznie mniejszą moc niż 60. Wow, to zostało udowodnione. Dobra. Muzyczka, nie wiem czy wy to słyszycie, chyba nie. Dobra, tutaj jeżeli chodzi o to, to jeszcze siewnik taki, tylko lekko podnosi, właściwie jedzie. Także moje zdanie po prostu nic więcej. Dobra, czas teraz na największy test, czyli na tą największą przyczepę w grze. Największą przyczepę w grze do traktora. Zobaczymy, czy ten ciągnik pociągnie tak, dosłownie tak Ronę. No, jedzie, ale to tylko z pustą testuje. No dobra, jedzie. Czyli jeżeli ktoś ma dużą gospodarkę, ma 60 i ma właśnie taką przyczepę, albo trochę mniejszą, bo raczej ktoś bierze mało, kto ma taką. No nie, człowiek, nie mam, bo ja tutaj gram na krawniku i w ogóle wszystkie maszyny, wszystko posprzedawałem, także no. No bo nie, no na 56 ton to by na pewno nie uciągła. Wiem, że na pewno 14 uciągnie, bo bo kiedyś grałem właśnie ciągnąłem. No czyli kronę, tą największą kronę,
puściutką, pustą, pustą fajnie ciągnie. Dobra, zapomniałem kupić do tej 60 tura, to teraz ją kupię, bo którego, które... No, ty masz chyba 3 peka, tak? Aha, no okej. Okay. Kupię tego tura, tutaj wiadomo, dużo nie ma, po prostu czarny albo czerwony, nie no, my sobie kupimy czarny. I kupimy jeszcze tutaj nadstaweczkę pod... Dobra, czas na aktualny test. To jest na dworze. Przecież mówiłem, że nie zaczęłam czytać na polskim. No? To to. Tam. Pani nam na pewno więcej da, bo nikt pewnie nie przeczyta przez 2 tygodnie tej lektury. Nikt. Tutaj najpierw sobie podniesiemy dwutonowy z waptem. Dwutonowy? Nie, po prostu dwutonowy z waptem, wiesz, bo te z waptem ogólnie worki one mają 2 tony, ja się w ogóle zdziwiłem. Ja myślałem, że one też mają tonę. Właśnie dlatego kupiłem. O kurde! 62 ton wam na pewno nie podniesie. 60 z 2 tonami się podnosi sama, także no tutaj, jeżeli marzyliście o tym, żeby 60 se wapno podnieść w zwykłych workach, to już się odmaście, już po prostu zepsujcie swoje marzenia, to już na pewno nie podniesiecie. Ale czy będziecie mogli sobie zwykłe worki z siewu podnieść 60? Teraz zobaczymy. No to już możecie, także to już się możecie. Ten tylko, że jak podnosicie, to trochę stoi, w ogóle trochę stoi na tylnych kołach, tylko trochę, także tutaj, jeżeli jesteście bardzo dobrymi obsługującymi tura, no to proszę bardzo, możecie to robić. Dobra, także tutaj już wszystkie testy porobione na 60. Teraz czas zrobienia testu na oczywiście naszym kochanym trzypeczku, czyli moim ulubionym traktorku. W ogóle, bo w ogóle moim ulubionym traktorem jest właśnie UST363P. Bo Kornelowi nie pasują do cholery jasnej dźwięki. Ale 60 twoim zdaniem jest lepsza od 3P, tak? Dobra, jeżeli chodzi o pług, no to już widać, że sobie gorzej radzi niż 60. I jeżeli chodzi o orkę, to też troszeczkę gorzej, w sensie ora 6 na godzinę, ale tak troszeczkę te 6 na godzinę, ale tak troszeczkę słabiej idzie. I twoim zdaniem Kornel 460 jest lepszy. Zobaczymy, czy pobijemy rekord i czy będzie to najdłuższy film na kanale. Tutaj podnosimy siewnik i ta trzypek podnosi siewnik normalnie, trochę ten. I czy sieje normalnie? Nie, no po prostu w miarę po prostu. Jeżeli chcecie siać oryginalnym siewnikiem, trzypeczkiem, no to proszę bardzo. Teraz zobaczymy kolejny największy test trzypeka, czyli mówiąc krótko, ciągnięcie tej przyczepy. O kurde. O, tutaj już trzypek chyba pokazał, że po prostu jest słabszy. No, bo trochę go trzęsie jak jedzie. Trzęsie go w obie strony ta przyczepa, a 60 nie.
Dobra, już cofam, choć się tak te koła z tyłu tak skakają. Czyli już wiecie, że trzypek to nie jest dobry pomysł do ciągnięcia tej dużej, lepsza 60. Czyli to już chyba naprawdę jest udowodnione, ale zobaczymy jeszcze ten tur, bo może wtedy nie podniesie, bo skoro jest słabszy, to może nie podniesie worków ten. Na pewno jeszcze kiedyś zrobię wam prezentację moich 30. Moich 30 na pewno kiedyś będzie prezentacja. Aha, to było prykanie. Tron wersji Cornela. Kiedyś ktoś może zrobić takie obranka, nie, że zrobi co 60, wszystko wygląda normalnie, a tu nagle takie odpala traktor i nagle takie. Nie, to nie ten trzy, tak, no tak. Odpala traktor i nagle takie. Ten film taki ogromny jest zamiast live'a. Zamiast live'iczka jest on. Bo miał być live, nie ma live'a. A może by ktoś był. Kurde, ale ten szypek szybki. Na pewno potwierdzam, to akurat muszę potwierdzić, że po tej aktualizacji te wszystkie ciągniki są jakieś takie szybkie. One są szybsze. Nie, nie. Ja naprawdę nie wiem, o co w tym chodzi, że one są takie szybkie, bo wydawały mi się one wolniejsze. Przyznajcie, że naprawdę teraz te wszystkie ciągniki są takie szybkie. No przecież tyle nie jechał wcześniej. Ale co, 60? Tak. A ja widzisz, pociągnąłem ten normalnie. Nie no wiesz, po prostu kup co uważasz. No wiadomo, to było pewne, że trzypek nie podniesie tego worka, bo wiadomo, jest słabszy i to widać po prostu nawet. To masz w końcu 3 peka, czy masz w końcu 60? Dobra, no to teraz podjeżdżamy sobie 3 peczkiem pod tonowy worek i o kurde, tutaj naprawdę teraz 3 pek pokazał, że jest o wiele słabszy, bo z tonowym workiem go podniosło go, także do 3 peka nie polecam też takich. Choć jeżeli się postaracie, to proszę bardzo. Także po prostu widać, że czepek jest słabszy we farmingu. Wow, niesamowite, ja się naprawdę zdziwiam. No jeszcze to nie jest najdłuższy film, bo zbiór farminga był troszeczkę dłuższy, dokładnie minutkę. No tak, właśnie, Farm Managera. To ten film będzie Farm Managera albo w piątek, albo w następnym tygodniu, nie wiem. To co jeszcze byśmy tutaj się porobili, bo wszystkie testy raczej zrobiono. Poczekajcie, robię małe głosowanie. W komentarzach, jeżeli ktoś się skusi, macie napisać, jakiego chcecie, oczywiście 60, ten kto ma farmę do nas. I macie wybrać po jednej części, nie wiem, na przykład ktoś napisze koła, na przykład R coś tam, nie? Albo obciążniki, no to też obciążniki jakieś tam, kolory też jakieś, ten i po jednej części macie wysłać, tylko jedną część. I jeżeli te wszystkie części będą, jeżeli uzbieramy te wszystkie kolory i w ogóle, te wszystkie wzory i w ogóle, no to wtedy skonfigurujemy 3 peka. Właśnie, to jest taki specjal i skonfigurujemy tą 60 albo nie wiem, 3 peka. Dobra, dajmy 3 peka, bo mi się 3 peki bardziej podobają. Jakie tam 3 peka? Chociaż nie wiem, czy wszyscy mają, nie no, na pewno wszyscy mają. Także 3 peka, skonfigurujemy takiego 3 peka i możemy sobie go, możemy tego 3 peka wtedy kupić i zrobić z tym 3 pekiem jakąś serię. Nie wiem, na przykład jakąś serię dla widzów, coś takiego, ale macie wysłać tylko jedną część. Także, jeżeli ktoś to ogląda, no to pamiętajcie przy swoich ten i niech wysyłają te części w komentarzach pod tym filmem. Także no, i wtedy skonfigurujemy tego 3 peka. Tak, wysyłacie. Wszyscy co wiedzą, to niech wysyłają te części. Wszyscy co wiedzą. No to tak, jeśli nie wiem, co tam wybierasz, kabinę czy tam co, kolor. Także no, jeżeli będą wszystkie części, czyli ile ma być tych części dokładnie, czekajcie, ja wam powiem, bo może podzielimy to na takie małe grupki, żeby też nie było to tak ten. Kabinę wysyłacie pojedynczo, czyli po prostu jedną część, czyli kabina, to wysyłacie pojedynczo. Koła też pojedynczo. Ustawienie, nie, koła? O, koła nie.
koła wysyłacie razem z obciążnikami. Czyli na przykład, jeżeli tam małe koła mają być R16, czy R16 i dwójki, czy szerokie, no to wiadomo. I jeszcze możecie wysłać razem z obciążnikami. Także to jest taka jakby jedna część, marka kół i ustawienia kół. Wzór. Wzór możecie wysłać z konfiguracją silnika. Tak wam powiem. Ej, ten szybek ma podwójne koła? Ej, ja o tym nie wiedziałem. Ej, jakbyście widzieli, to ten szybek ma podwójne koła. Jak? Kurna, jeżeli serio jesteś fanatykiem podwójnych kół, to załóż sobie do 60 tylne koła. Podwójne. Nie. Jeżeli chcecie, no to nie, możecie wysłać właśnie podwójne i w ogóle obciążniki. No, szerokie tutaj, jeżeli chodzi o koła, no to wiadomo, szerokie z przodu możecie, albo jakiś tam i ten, to jest jakby jedna część. Wzór możecie dać z konfiguracją silnika, czyli oczywiście z tego. I konsolę ładowacza możecie dać, nie, konsoli ładowacza nie, bo to nie pasuje. I obciążniki też możecie wysłać oddzielnie, no tak, oddzielnie. Możecie sobie wysłać ile chcecie obciążników, jeżeli, ale to już nie będzie konieczne, bo jeżeli nic nie będzie, no to wyślę 6, no czyli wiadomo. Musicie wysłać przynajmniej raz, dwa, trzy. Musicie wysłać przynajmniej 3 komentarze z tymi tam częściami w ogóle. Najbardziej to bym chciał, żebyś wysłał to ty, a propos może mój nowy subskrybent będzie. Także to. To byłby już koniec filmu, bo film zaraz będzie pół godziny. No to elo, wina. Tak każdy mu się dzień kończy i film. Do widzenia.